dużo wątków eschatologicznych. Aparat administracyjny, życie dworskie, nawet sama religia ulega przeobrażeniom, bo właśnie po pierwsze recytacja koraniczna, ale po drugie sam hadis też i samo prawo zaczyna wyglądać inaczej i to nie wszystkim się po prostu podoba. No bo na przykład mówiłem, że muzyka jest źle widziana, ale na dworach to na ogół nikomu nie przeszkadza. Są śpiewaczki, to w ogóle horror już zupełny, bo nie dość, że kobieta to jeszcze na ogół pewnie skąpo ubrana i jeszcze śpiewa. To w ogóle już większego horroru kumulacja. Tak, to nie ma. A to na dworach jest bardzo... Cieszy oko władców. Tak, to jest praktykowane gorzej. Wie pan, gdzie była główna szkoła śpiewaczek? To jest, często studentom opowiadam, żeby nie przenosili swojej wizji świata muzułmańskiego dzisiejszego na czasy klasyczne, bo główna szkoła śpiewaczek w świecie muzułmańskim znajduje się w Medynie wtedy. Poza tym alkohol. On jest częścią życia dworskiego, też bardzo jakby i rytuału dworskiego wręcz jest bardzo rozpowszechniony. I oczywiście nadworni różni, bo Ibn Habib był przecież jednym z nadwornych prawników, można powiedzieć, w Kordobie. Oni grzmią, a nikt sobie z tego nic nie robi. W czasach Ibn Habiba jest taka, można powiedzieć, gwiazda popkultury żyje na dworze emirów, emira Abdurrahmana II, Ziryab. To jest ktoś, to jest taki śpiewak i kompozytor, który przybył tam zresztą z Bagdadu i przyniósł ze sobą powiew wielkiego świata. Bo wtedy Kordoba na tle Bagdadu jest daleką prowincją i zupełnie się jeszcze nie może równać. To jeszcze 100 lat będzie trzeba na to poczekać, żeby ona była jedną z głównych metropolii świata muzułmańskiego. No i tutaj o Ziryabie można by dużo opowiadać, bo on jak każda dobra gwiazda popkultury prowokował różne skandale, wyznaczał trendy w modzie i tak dalej. Był powszechnie podziwiany i kochany. I Ibn Habib nawet w tej desperacji uciekł się do poezji i bardzo ciężkie wierszydła komponuje, jak to on tutaj się pożytecznymi rzeczami zajmuje, prawem i dostaje jakieś grosze, a Ziryab za piosenkę dostał jakieś bajońskie sumy od emira. Więc wydaje się, że często jest tak, że ten porządek hadisów istnieje sobie, a życie sobie, zwłaszcza na dworach. I to oczywiście doprowadza do wielu napięć, dlatego że z drugiej strony ci sami prawnicy, którzy krytykują porządek państwowy, zapewniają jego przetrwanie. No, władca bez Ibn Habiba i jemu podobnych nie przetrwa i jakoś tam się musi z nimi liczyć. Natomiast i w pewnym sensie funkcjonowanie państwa, bo jak już tu kiedyś mówiłem, samo państwo też nie jest... Dzisiaj mamy o Arabach. ...wsadzone w hadisach, podatki i tak dalej. To jest ciągłe napięcie. Dzisiaj mamy o Arabach. ...prawników czy specjalistów od hadisów. Nie ma nic z Google Plus pięknego. Tutaj nawet gdzieś mi coś na Google Plus zniknęło, bo przeszło do innego kanału. Ja mówię intensyfikuje. O czym innym całkiem teraz, że na Google Plus czasem są takie filmy landrynkowe, że tak piękne, że niby to wszystko miałoby być prawdziwe. Proszę Państwa, niekoniecznie. Koniec Umajjadów, ale Abbasydzi się nie wywiązali z wielu, można powiedzieć, obietnic wyborczych, czy z wielu postulatów, które głosili podczas rewolucji. I to państwo jest w pewnym sensie w wielu sferach cały czas słabe. To samo można powiedzieć o Umajjadach kordobańskich, po prostu dlatego, że no, państwo nie jest do końca, przynajmniej jeszcze w IX wieku, dobrze umocowane w doktrynie i cały czas jest... No, pewne... że trochę dubluje pewne religijne obowiązki. Tak. Poza tym Koran na przykład ani hadisy nie dobrze regulują, nie regulują precyzyjnie sprawy sukcesji chociażby. No i teraz mamy władcę. Ale skąd my wiemy, że akurat jego syn ma być kolejnym, skoro on jest na przykład pijakiem? Często tak bywało, że krytykowano. Albo ma długie włosy. Albo ma długie włosy. I teraz nie wiadomo, zresztą wspomniany Omar, i to jest hadis, który jest w tych głównych kompilacjach, w pewnym momencie płacze, że o, szkoda, że Bóg i prorok nie uregulowali dobrze trzech kwestii. I on tutaj mówi o lichwie, bo
przy rygorystycznym podejściu wszystko może być lichwą, każda sprzedaż z zyskiem i tak dalej. Co zrobić z majątkiem kogoś, kto umiera bez dziedziców, bez rodziny? No bo jak przejdzie na rzecz Skarbu Państwa na przykład, to kto zaręczy, że władca nie zostanie oskarżony o bezprawne przywłaszczenie oraz sukcesji, która, przypomnę, w czasach Umara często budzi i jeszcze kilka dekad później budzi kontrowersje, przecież to jest jedna wielka wojna domowa w VII wieku. Trudno powiedzieć, czy Umar rzeczywiście tak powiedział, czy ten hadis powstaje później oczywiście, ale jakiś problem rzeczywiście jest i wydaje mi się, że w IX wieku to po prostu wszystko nabrzmiewa. Nie wiadomo dokładnie, jak powinno wyglądać Państwo Boże, że zacytuję świętego Augustyna. I wydaje się, że przynajmniej część tych prawników, specjalistów od tradycji po prostu uważa, że tak się dalej nie da. Bardzo dziękuję. Dr Mateusz Wilk, Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego, był Państwa i moim gościem. Informacje o 11:00 już za chwilę. Po informacjach wracamy do programu Owczarek. Aleksandra Dziadykiewicz, dzień dobry. Była promocja, więc się skusiłeś i zapłaciłeś przez internet kartą kredytową, ale przesyłki doczekać się nie możesz. Znasz to? Niestety czasem tak się zdarza. Niewielu jednak wie, że nie trzeba wcale składać reklamacji u sprzedawcy, żeby odzyskać w takiej sytuacji swoje pieniądze. Dziś opowiem o usłudze Chargeback. To procedura, która działa tylko wtedy, kiedy korzystamy z karty płatniczej. Dlatego warto na przykład za wycieczki, bilety czy zakupy w sieci płacić właśnie kartą, a nie przelewem. Jeżeli zamówiona przez nas usługa nie została zrealizowana, czyli właśnie nie otrzymaliśmy przesyłki, wycieczka została anulowana, bankomat nie wydał nam pieniędzy albo na przykład przypadkowo opłata z naszej karty została ściągnięta dwa razy, dzięki chargebackowi pieniądze zostaną ściągnięte z konta nierzetelnego usługodawcy i wrócą do nas. Działa to zazwyczaj szybciej niż tradycyjna procedura reklamacji u sprzedawcy. Co zrobić, żeby skorzystać z chargebacku? Musimy podać naszemu bankowi informację o sprawnej transakcji, jej datę, nazwę sklepu, kwotę transakcji i powód, dlaczego ubiegamy się o zwrot pieniędzy. Formularze znajdziemy albo na stronie naszego banku, albo poprośmy na infolinii o udostępnienie dokumentów. Bank przeanalizuje nasz wniosek i jeżeli uzna, że mamy rację, pieniądze wrócą do nas. Zazwyczaj trwa to mniej niż miesiąc. I co ważne, bez względu na rezultat złożonego przez nas wniosku, procedura chargeback jest zawsze bezpłatna. Poradnik TOK FM. Całej audycji wysłuchasz w aplikacji mobilnej TOK FM oraz w archiwum na stronie tokfm.pl/audycje. Uprasza się o wyłączenie telefonów komórkowych, niedotykanie eksponatów, nierejestrowanie dźwięku i obrazu, nieprowadzenie głośnych rozmów. Wielkie festiwale, premiery filmowe i najgorętsze koncerty sezonu to od wtorku do piątku, a w poniedziałek zostajemy w domu, oglądamy seriale, czytamy książki, słuchamy płyt. Wtedy kultura osobista zamienia się w kulturę domową. Patrycja Wanat, zapraszam od poniedziałku do piątku po 17:40. Reklama. Pewnie nie zdajesz sobie sprawy, jakie grzyby atakują twoje paznokcie. Dlatego lakier kosmetyczny Stepper zawiera aż 5 substancji aktywnych i 2 pielęgnujące. Jakiekolwiek grzyby zaatakują twoje paznokcie, lakier Stepper będzie właściwym rozwiązaniem. Stepper grzybicy nie przepuści. Marzy się Państwu ekskluzywny apartament z własnym ośrodkiem narciarskim? Apartamenty w Apart Hotelu Czarna Góra to jedyna w swoim rodzaju inwestycja w Polsce. Gwarantowaną stopę zwrotu w wysokości do 7% wypłaca właściciel ośrodka Czarna Góra, a wszystkie koszty są po jego stronie. Basen, restauracje, spa and wellness w połączeniu z białym szaleństwem. Zapraszamy do kontaktu 697 913 412 www.apartamenty.czarnagora.pl. Kiedy wybuchła wojna, uciekłem z Etiopii. W nowym kraju nie zawsze było lekko. Pracowałem jako ochroniarz i magazyner. Ale wtedy wy Polacy mi pomogliście. I teraz znowu biegnę po moje największe marzenie, po medal. Nazywam się Jary Czugumo. Pochodzę z Etiopii. Biegam dla Polski. Wszystko co ważne dzieje się w Polsce. W wirtualnej Polsce.
Kiedyś ból nóg i żylaki to był dla mnie duży problem. Już nie jest. Odkąd stosuję Diohespan Max z maksymalną dawką, nie zmienię Diohespanu na nic innego. Dodatkowo badania potwierdzają, że użytkowniczki Diohespanu nie muszą rezygnować z aktywności fizycznej. Diohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Diosmina 1000 mg w jednej tabletce. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Przesadziłem. Z tą karkówką wezmę coś na trawienie. Lepiej weź tabletki do ssania Medigestan. Smaczne. A dlaczego akurat Medigestan? Zwykła tabletka na trawienie nie działa od razu. Musisz czekać, aż rozpuści się w żołądku. A Medigestan trafia do żołądka już rozpuszczony. Dokładnie. Stosując suplement diety Medigestan, pobudzasz pracę ślinianek i dzięki temu zwiększa się produkcja soku żołądkowego. A dodatkowo zawarta w nim mięta sprawia, że trawienie jest efektywniejsze. No tak, jest różnica, nawet już ją czuję. Medigestan. Szybki sposób na trawienie. Reklama. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Wtorek, 19 lipca, minęła 11. Informacje TOK FM. Michał Pokrękowski. Najważniejsi urzędnicy w państwie mają więcej zarabiać. 500 000 000 zł straciła skarbówka na działalności gangu paliwowego. W ciągu 4 lat Węgry nie wykluczają wstąpienia do strefy euro. Posłowie, senatorowie, ministrowie, wiceministrowie, premier i prezydent dostaną podwyżki. Ustawa w tej sprawie trafiła do Sejmu i zostanie przegłosowana najprawdopodobniej jeszcze na tym posiedzeniu. Łukasz Schreiber z PiS-u wyjaśnia, że głównym powodem zwiększenia płacy były problemy w zatrudnieniu na szczeblu wiceministrów. Mamy sytuację, w której wiceministrowie no nie chcą raz za te pieniądze pracować, bo i tak się zdarza, ale co jest także w pewnym sensie patologiczną sytuacją, no zarabiają mniej albo dużo mniej od ludzi, których pracę nadzorują. Ustawa zakłada też wprowadzenie stałego, dożywotniego wynagrodzenia dla pierwszej damy. To jest sprawa nieuregulowana od lat, chociaż była wielokrotnie podnoszona. Praca pierwszej damy. To jest praca często po 100 godzin tygodniowo. To jest ciężka praca. Pensje dostaną także wszystkie poprzednie małżonki prezydentów. Ustawa ma wejść w życie 1 września. Propozycja podwyżek dla członków rządu, dla prezydenta, posłów, senatorów i wojewodów powinna wyjść z rządu, a nie od posłów. Krytykuje pomysł Małgorzata Kidawa-Błońska. Zdaniem posłanki Platformy Obywatelskiej, parlamentarzyści nie mają wystarczającej wiedzy, by ustalać wysokość podwyżek, a one same są według niej zbyt duże. Ta ustawa powinna być przede wszystkim przygotowana przez rząd, nie przez posłów. I to mnie zaskakuje, że taka ustawa nie jest przygotowana przez rząd. Bo to rząd powinien określić, na co nas stać, na co nie. Posłowie takiej ustawy nie powinni przygotowywać. Posłanka Platformy popiera jednak zapis ustawy o wprowadzeniu dożywotniej pensji dla pierwszej damy. I ta praca powinna być wynagradzana. Tak jak krytycznie odnoszę się do tej całej ustawy, to ten pomysł wydaje mi się wart zastanowienia. Według projektu ustawy ministrowie mieliby zarabiać o 5 000 zł więcej, a wiceministrowie o 4. Pensja premiera i marszałka Sejmu wzrosłaby o 8 000, prezydenta o połowę mniej. Połączone senackie komisje wrócą dziś do rozpatrywania poprawek do ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. 9 propozycji złożyło Prawo i Sprawiedliwość, z kolei Platforma Obywatelska chce odrzucenia ustawy w całości. Roch Kowalski. Poprawki PiS-u dotyczą przede wszystkim zasady chronologicznego rozpatrywania spraw przed Trybunałem. Senatorowie chcą z niej wyłączyć sprawy dotyczące wolności obywatelskich i porządku konstytucyjnego, wyjaśnia przewodniczący komisji Michał Seweryński. Te przepisy stały się bardziej elastyczne i w każdym razie nie wszystkie sprawy muszą czekać w kolejce. Najważniejsze, nie będą czekać. Platforma chce odrzucenia ustawy w całości, bo jej zdaniem zaproponowane przez PiS zmiany nie spowodują odblokowania sądu, tylko jeszcze większy paraliż. Senator Piotr Ziętarski. Absolutnie nie znoszą niekonstytucyjności zarzutów, które przedstawiała zarówno Komisja Wenecka, jak i wszystkie autorytety prawnicze. Swoje propozycje złożyło także Biuro Legislacyjne. Po tym, jak komisje zaopiniują poprawki, ustawa trafi pod obrady całej Izby. Roch Kowalski, TOK FM. Wiadomo też, że wbrew wcześniejszym zapowiedziom w tym tygodniu Komisja Wenecka nie przedstawi swojej opinii dotyczącej ustawy. Ma to zrobić dopiero po tym, jak polski parlament zakończy pracę nad nowymi przepisami. Słuchasz informacji TOK FM. Sprowadzali olej napędowy z zagranicy i sprzedawali go w Polsce bez zapłaty należnego podatku VAT. Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji rozbili gang zajmujący się handlem nielegalnym paliwem na ogromną skalę. Zatrzymali właśnie kolejne 2 osoby, w tym szefa tej zorganizowanej grupy przestępczej. Na ich działalności Skarb Państwa stracił co najmniej 500 000 000 zł.
Deszcz mocno padał ostatnio w Małopolsce. Reporterka TOK FM sprawdza, czy nie spowodował dużego błota w brzegach, gdzie za półtora tygodnia ma odbyć się spotkanie młodych katolików z papieżem Franciszkiem. Czy pielgrzymom grozi podtopienie w grzęzawisku? To pytanie do Pauliny Nawrockiej. Jeszcze kilka miesięcy temu, po obfitych opadach deszczu, łąka w brzegach zamieniała się w grzęzawisko. Od tamtej pory sporo się zmieniło. Wykopano turowy melioracyjne i trzeba przyznać, że działają, bo mimo, że padało od kilku dni, po łące, po terenie sektorów spokojnie da się przejść. Gdzieniegdzie tworzą się pojedyncze kałuże, naliczyłam ich kilkadziesiąt, ale na miejscu pracują robotnicy, dowożony jest piasek i teren jest utwardzany. Trwają ostatnie przygotowania, robotnicy budują też ołtarz, a policjanci patrolują okolice. Są też funkcjonariusze Biura Ochrony Rządu. Każdy, kto wejdzie na teren kampusu, jest sprawdzany. Jest choroba. Też miałam okazję przekonać się na własnej skórze. Z brzegów Paulina Nawrocka, TOK FM. Na Światowe Dni Młodzieży w Polsce potrwają od 26 do 31 lipca. Minister gospodarki Węgier nie wykluczył przystąpienia tego kraju do strefy euro do końca dekady przy spełnieniu kilku warunków. Powiedział o tym w wywiadzie dla dzisiejszego wydania dziennika Magyar Hírlap. Minister zaznaczył, że aby mogło do tego dojść, euro musi być stabilniejsza, wspólna polityka fiskalna pewniejsza. Dodał, że w tej sprawie Budapeszt cały czas konsultuje się z Warszawą i Pragą. Teraz kończymy. Kolejne informacje w Radiu TOK FM już o 11.20. Zapraszamy. Pogoda. Dziś pochmurno w większości regionów, najwięcej rozpogodzeń na zachodzie kraju. Wszędzie może przelotnie popadać. Na termometrach maksymalnie od 17 do 23 stopni. 20 w Katowicach, w Krakowie, w Łodzi, Lublinie i Toruniu. 21 w Warszawie, 22 stopnie we Wrocławiu i Szczecinie. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Żeby zdać raport gospodarczy. Wszystko, co powinieneś wiedzieć o gospodarce od poniedziałku do piątku o 12.40. Na raport gospodarczy zaprasza sponsor Nationale Nederlanden. Otwarty fundusz emerytalny www.nn.pl www.nn.pl. Cezary Łasiczka, program Owczarek. Łączymy się ze studiem w Poznaniu. Tam jest profesor Artur Nowak-Far ze Szkoły Głównej Handlowej, był wiceminister spraw zagranicznych. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Trzy lata temu, jeżeli się nie mylę, była bardzo interesująca, ciekawa i ciekawa jednocześnie konferencja naukowa zatytułowana Wadliwe kody pamięci. Pan zdaje się maczał w tym nawet palce. Tak, zorganizowałem tę konferencję swego czasu, ale również dałem początek całemu projektowi naukowemu, który się w zasadzie toczy, bo w oparciu o te materiały, które wtedy zostały przedstawione przez grono znakomitych naukowców i to grono międzynarodowe, wyszła książka, najpierw w języku polskim, potem w języku angielskim, a całkiem niedawno ukazała się również jej wersja niemieckojęzyczna. Zapewne nasi słuchacze znają, czy wiedzą, co to są wadliwe kody pamięci, może akurat nie pod tym terminem, ale zapewne każdy słyszał taki żart, że oto w Moskwie na Placu Czerwonym rozdają samochody. Potem się okazuje, że właściwie nie w Moskwie, a w Leningradzie, nie na Placu Czerwonym, a gdzieś tam na jakimś prospekcie i nie rozdają, a kradną i nie rowery, a samochody, czy odwrotnie. Czyli generalnie mamy jakieś zakodowane informacje o różnych rzeczach, które są niezgodne ze stanem faktycznym, czy z prawdą. Tak, ale mamy je zakodowane dlatego, że ktoś manipuluje nami. Dlatego, że jeżeli ktoś po prostu mówi, w Moskwie rozdają samochody, to zakłada, że my mamy jakąś wiedzę o kontekście tej jego wypowiedzi, a jak mamy, sugeruje wręcz pewną wiedzę, albo ukierunkowuje tę wiedzę o pewnym kontekście, albo wykorzystuje niewiedzę, i za pomocą języka tworzy nasze jakieś kompletnie mylne wyobrażenie o danym fakcie. Taką chyba najbardziej znanym w Polsce przynajmniej wadliwym kodem pamięci są polskie obozy koncentracyjne, czy polskie obozy śmierci, polskie obozy zagłady.
Nie. Tak, ale one się zdarzają, te wadliwe kody pamięci, również w odniesieniu do wielu innych kwestii. Pan redaktor zechciał jakby zwrócić uwagę na ten, dlatego że projekt badawczy nie dotyczył każdego jednego wadliwego kodu pamięci, tylko takich wadliwych kodów pamięci, które mylą nas i przedstawiają jakieś mylne, sugerują mylne wyobrażenie o bardzo poważnych rzeczach, mianowicie o zbrodniach międzynarodowych, więc zbrodnie popełnione przez Niemców w czasie II wojny światowej, czy zbrodnie na Ormianach, czy całkiem niedawno zbrodnie popełnione przez, no nazwijmy to, Hutu na Tutsi w Rwandzie. To jest ostatni wielkie wydarzenie w zakresie ludobójstwa. No to bardzo często korzystają jacyś ludzie albo w odniesieniu do tych zbrodni, albo świadomie, albo nieświadomie, właśnie od zwadliwych kodów pamięci i mylą po prostu opinię publiczną co do tego, kto na przykład był ofiarą, a kto katem. Jeżeli chodzi o te polskie obozy koncentracyjne, to tutaj dość niezwykłą chyba, czy początkiem tej historii jest to, że pierwszy tego terminu użył Jan Karski. Tak, ale on jest tutaj zupełnie niewinny, dlatego że użył to w czasie wojny, w raporcie, który, co do którego wszyscy znali kontekst. Czyli wszyscy wiedzieli, że Niemcy rozpętały II wojnę światową, że dzieją się w Europie z uwagi na działalność nazistów bardzo olbrzymiej skali zbrodnie międzynarodowe. I on doskonale wiedział, że cały świat umie odczytać ten jego skrót myślowy, w którym on mówi polskie obozy koncentracyjne, ale wszyscy wiedzą, że chodzi o takie obozy, które zostały zorganizowane na terenie Polski przez Niemców. Natomiast zwróćmy uwagę, że choćby odwołując się do własnego jakby rozumienia świata i do własnej pamięci historycznej, że jak ktoś powie, drodzy Państwo, chciałbym Wam opowiedzieć o ludobójstwie Hutu albo ludobójstwie Tutsi, to przecież znaczna część słuchaczy już nie pamięta, kto na kim popełnił te zbrodnie i w związku z tym taka wypowiedź może spokojnie manipulować tutaj ich postrzeganiem rzeczywistości. A Polacy nie lubią tego swojego wadliwego kodu pamięci. Zapewniam Państwa, że Tutsi, którzy byli ofiarami zbrodni ludobójstwa w Rwandzie, też pewnie nie znoszą tego rodzaju skrótów. Natomiast najbardziej rozpowszechniony tutaj wadliwy kod pamięci, statystycznie rzecz biorąc, to jest chyba ludobójstwo ormiańskie, bo to odwołuje się z kolei do wydarzeń, które miały miejsce 100 lat temu, bo w latach 1915-1916, kiedy dokonano olbrzymiej zbrodni ludobójstwa na Ormianach. Natomiast zwróćmy uwagę, że no takie mówienie zbrodnia w postaci ludobójstwa Ormian, no to nie za bardzo wiemy, kto dokonał. Może to Ormianie dokonali jakiegoś ludobójstwa, tylko pytanie jest, na kim. No i można iść dalej i dalej. Jest wiele przykładów tego rodzaju skrótów myślowych. A jak odróżnić skrót myślowy od wadliwego kodu pamięci? Myślę o tym także właśnie w kontekście Jana Karskiego, ale także w kontekście Jana Karskiego wypowiedzi prezydenta Obamy. No tak. Można to rozpatrywać na dwóch płaszczyznach. To znaczy, stricte formalistyczne ujęcie, którego ja nie kupuję, polega na tym, że no jak ktoś użyje takiego kodu, wadliwego kodu pamięci albo jakiegoś no takiego określenia, bo jeszcze trudno powiedzieć o wadliwym kodzie pamięci, no to mówimy, o, to jest wadliwy kod pamięci i ten człowiek to jest jakiś zły, bo on użył tego wadliwego kodu pamięci. Natomiast druga płaszczyzna, która mi się wydaje bardziej rozsądna, polega na tym, żeby zobaczyć po prostu całą wypowiedź w pełnym jej kontekście. I proszę zwrócić uwagę, że jeżeli zauważymy, że ten kontekst jest taki, że dana osoba, która używa tego skrótu myślowego, zadbała o to, żeby poinformować, przede wszystkim zorientować się, co wie publika. Po drugie, żeby, jeżeli ta publika jest niedoinformowana, żeby ją wcześniej poinformować, o czym ona w ogóle będzie ta osoba mówić, a potem użyje ewentualnie takiego wadliwego skrótu może, no to zwróćmy uwagę, że w zasadzie nie ma tutaj możliwości nieporozumienia, nie ma możliwości nadużycia.
Natomiast jeżeli taka osoba po pierwsze nie zorientuje się, kogo ma za adresatów swojego własnego komunikatu, po drugie bardzo niedbale podejdzie do sprawy i po prostu nie przedstawi tła i jakimś na przykład uczniom szkoły średniej w Stanach Zjednoczonych, którzy nie mają pojęcia w ogóle o II wojnie światowej być może, powie, no słuchajcie, teraz wam opowiem załóżmy polskich obozach koncentracyjnych albo o ludobójstwie Ormian, no to ona jest po prostu albo bezmyślna, albo nieodpowiedzialna. Ja myślę, że to drugie jest bardziej adekwatne do większości przypadków, bo jednak jeżeli ktoś zdecyduje się wypowiadać do jakiegoś szerszego grona albo z jakimś zwłaszcza edukacyjnym przesłaniem, no to musi zadbać, żeby ta edukacja była edukacją, a nie jakimś myleniem i bełtaniem ludziom w głowach. Kiedyś oprowadzałem po Warszawie jakichś tam znajomych Niemców, którzy byli zachwyceni z jakiegoś dziwnego powodu Warszawą, ale pytali skąd, co to w ogóle są za jakieś co chwilę pomniki, przed którymi są kwiaty albo znicze, jakieś takie małe tablice wmurowane. Ja powiedziałem, że to są miejsca upamiętniające Polaków, którzy zostali zamordowani przez Niemców. Oni mówią, przez Niemców? I tak zauważyłem, że trochę było głupio i chyba nieswojo, po czym zaproponowali takie rozwiązanie, chodzi o Polaków zamordowanych przez hitlerowców. Ja mówię, no tak, dobrze, to niech będzie ta wersja. No tak, to jest właśnie ten problem, z którym mamy do czynienia również w takim szerszym tle, dlatego że są i takie narody albo grupy, takie wielkie grupy społeczne nazwijmy, którym zależy na tym, żeby jakby wprowadzić do obiegu międzynarodowego nową narrację, właśnie taką trochę rozmytą albo taką nijaką i byle jaką, żeby zbrodnie ludobójstwa nie miały swojego jakby tła etnicznego. Natomiast niestety jest tak, że zbrodnie ludobójstwa przez swoją definicję mają tło etniczne, bo są wymierzone przeciwko jakiejś grupie etnicznej, a zwykle inspirowane przez jakąś grupę etniczną i one opowiadają bardzo istotną historię dla nas. Dlatego, że my przecież nie opowiadamy historii, zwłaszcza w takich wymiarach edukacyjnych, tylko po to, żeby sobie opowiedzieć coś w rodzaju jakiejś sagi skandynawskiej albo Iliady Homera, bo to jest literatura. Natomiast o zbrodniach ludobójstwa my zwykle opowiadamy z przesłaniem, żeby tego uniknąć, żeby w szczególności nie zaistniał mechanizm wiodący do tego ludobójstwa, bo on najpierw idzie przez jakąś taką uwypuklenie ważności swojej jako grupy etnicznej właśnie, potem pokazanie jakiejś innej grupy etnicznej jako jakiegoś takiego naturalnego, eschatologicznego wręcz wroga, a potem jego jakąś dehumanizację, odczłowieczenie w takim obrazie językowym, a potem już może wystąpić cokolwiek. No to tego rodzaju krzewienie nienawiści nas nie interesuje, a chcemy nazwać również wtedy to wydarzenie, które zostało spowodowane tym całym cyklem zdarzeń, właściwie, żeby uniknąć w przyszłości tego rodzaju zdarzeń. Natomiast wrócę trochę do jednej kwestii tej Warszawy. Ja się im, tym Niemcom, nie dziwię, że oni są zachwyceni Warszawą, bo ja też. O, to dziwne. No do tego wątku też powrócimy po informacjach. Czyli tego typu miłość, przyjaźń może być, że kochają, a burzą. Kochają, a niszczą. Tak samo i z miłością jest. Miłość nie sługa. Miłość też rani, proszę Państwa. Miłość może wszystko. No to cóż, skoro jesteśmy, proszę Państwa, gdy nadaje nasze radio, to KFM, Eurokoncita, Barbie Baby Langstrom Extra, mówimy w dalszym ciągu, jak ta koncepcja pojawiła się w judaizmie, chrześcijaństwie i islamie. Życia pozagrobowego, duszy, już o tym zaczęliśmy mówić. Jest. No to więc przypomnijmy troszeczkę. Judaizm wchłania greckie pojęcia. Judaizm sięga korzeniami czasów Abrahama, czyli jakieś 4000 lat wstecz. Święte teksty hebrajskie zaczęto spisywać w XVI wieku przed naszą erą i ukończono, zanim Sokrates i Platon nadali kształt teorii nieśmiertelności duszy. Czy te pisma uczyły o duszy nieśmiertelnej? Encyklopedia, czyli Encyklopedia Judaica, odpowiada. Jasno, to jest cytat. Jasno sprecyzowana, mocna wiara w nieśmiertelność duszy została wprowadzona dopiero w okresie pobiblijnym i stała się jedną z podstaw religii żydowskiej i chrześcijańskiej. Podano też w czasach biblijnych osobę,
cytat. W czasach biblijnych osobę traktowano jako całość. Całość. Tam nie było żadnej w nim takiej drugiej, jakiejś ukrytej części, czy duszy, czy czego. Nie oddzielano więc, a my tu mówimy o tym, że dzielą, że Żydzi, którzy spadli bardzo nisko na szali, a linia ta niby wierząca, bo oni też na 80% już nie wierzą, jest górą, czyli ta mysia linia. I tak, i to lubi się dzielić, i tamto lubi się dzielić. Jedno wygrywa, drugie przegrywa, drugie wygrywa i tak to się zmienia, proszę Państwa, jak to Rej pisał, że pan do pana, dziad do dziada, gad do gada, żebrak do żebraka, a im wszystkim prostym zewsząd nędza. Czyli oni się biją i kłócą się i to się tak zmienia, przechyla się. I Ladian nie tylko myje i pielęgnuje, ale też... Czyli co? Traktowano jako całość. I tak Biblia mówi, człowiek jest duszą. Ba, nawet jeszcze przed stworzeniem człowieka, Jahwe, zanim uczynił człowieka, Jahwe, zanim człowieka stworzył, to potwory morskie, wszelkie, wieloryby. To dusze żyjące. Czytaj Księgę Rodzaju i zajrzyj do języka oczywiście hebrajskiego. Czyli nie oddzielano więc nic. A oni zaczęli się dzielić. Po co dzielisz się? Po co się dzielisz? Zaatakował ludzi siekierą i nożem w pociągu w Bawarii, a później został zastrzelony przez policję. Był bojownikiem tak zwanego państwa islamskiego. Obwieściła powiązana z dżihadystami agencja prasowa AMAK. W ataku 4 osoby, w tym trójka turystów z Chin, zostały ciężko ranne. Szef MSW Bawarii wcześniej poinformował, że w mieszkaniu Afgańczyka policja znalazła namalowaną własnoręcznie przez niego flagę tak zwanego państwa islamskiego. Rząd na dzisiejszym posiedzeniu ma przyjąć stanowisko w sprawie prezydenckiego projektu dotyczącego obniżenia wieku emerytalnego. Projekt przewiduje powrót do wieku sprzed reformy emerytalnej, czyli 60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn. Resort finansów zaproponowałby przejście na emeryturę w wieku 65 i 60 lat uzależnić dodatkowo od stażu pracy. Ten staż miałby wynosić 40 lat dla mężczyzn i 35 dla kobiet. Słuchasz informacji TOK FM. Korea Północna wystrzeliła dziś 3 pociski balistyczne. Poleciały w kierunku Morza Japońskiego. Według komunistów z północy to konsekwencja rozmieszczenia na półwyspie amerykańskiego uzbrojenia. Wystrzelone pociski to prawdopodobnie 2 zmodernizowane rosyjskie rakiety o zasięgu do 600 km i północno-koreańska rakieta średniego zasięgu. Mistrzostwa Świata Juniorów w lekkiej atletyce ruszają dziś w Bydgoszczy. Dla wielu młodych sportowców to ostatni sprawdzian przed igrzyskami w Rio. Agnieszka Wenarska. Do Bydgoszczy przyjechało ponad 1500 zawodników ze 159 państw. Wśród nich także polskie nadzieje medalowe, mówi prezes Kujawsko-Pomorskiego Związku Lekkiej Atletyki Krzysztof Olsztyński. No można powiedzieć o naszych dwóch gwiazdach, tak? Ewa Swoboda, która jest rekordzistką świata na 60 metrów. Konrad Bukowiecki, tylko 4. mistrz świata Portland. Zmagania zawodników można oglądać codziennie na stadionie Zawiszy, a mistrzostwa potrwają do niedzieli. Z Bydgoszczy Agnieszka Wynarska, TOK FM. Teraz to wszystko. Kolejne informacje w Radiu TOK FM już o 11.40. Zapraszamy. Pogoda. Dziś pochmurno w większości regionów, najwięcej rozpogodzeń na zachodzie kraju. Wszędzie może przelotnie popadać, na termometrach maksymalnie od 17 do 23 stopni. 20 w Katowicach, w Krakowie, w Łodzi, Lublinie i Toruniu, 21 w Warszawie, 22 stopnie we Wrocławiu i Szczecinie. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Cezary Łosiczka, program Owczarek ze studia w Poznaniu, ale fan Warszawy. Profesor Artur Nowak-Far ze Szkoły Głównej Handlowej. Co panu się w tej Warszawie podoba? A czy ja wiem, ogólna atmosfera, dynamika, no i ona się również bardzo zmienia, ale cały czas na lepsze. Tak? Na przykład? No, powstaje dużo nowych domów, a zieleń jest bardzo dobrze utrzymana i co chciałbym pewnie podkreślić, w moim przekonaniu Warszawa ma jeden z najlepszych systemów transportowych, transportu publicznego w Polsce, a być może w Europie. Ale najlepszych, rozumiem, że chodzi panu o to, że wożą nas dłużej za te same pieniądze. Nie, pieniądze mi się zupełnie nie podobają, jakie płacimy za transport, natomiast podoba mi się to, ale proszę zobaczyć, jak długo można jechać. No, ale to się mówi trudno, to jest duże miasto przecież. No, ale rozumiem, że miasto, które to dobrze rozwiązuje, to nie może być trudno, to jest duże miasto.
No tak, no ale odległości to są odległości. Przecież to nieporównywalne są odległości w jakimś małym mieście i w takim dużym mieście jak Warszawa, zwłaszcza z przyległościami. Więc jak mówimy o transporcie publicznym, bo o tym mówię, no to w moim przekonaniu to działa dobrze, jest przewidywalne i w zasadzie niezawodne. Gorzej jest z transportem publicznym, bo te ulice są zakorkowane mocno. To ja pana profesora zapraszam do Toronto dla porównania, tak? I potem może powrócimy do naszej rozmowy o Warszawie. To ja chętnie. Wczoraj rozpoczął się proces cywilny w Krakowie, bodaj przeciwko twórcom niemieckiego serialu Nasze Matki, Nasi Ojcowie. To niemiecki film. No właśnie, niektórzy uważają, że ten film utrwala wadliwe kody pamięci. Bo to robi. W tym znaczeniu, że tam chodzi o taką scenę, w której się sugeruje, że Armia Krajowa czy polscy partyzanci mieli jakiś poważny współudział w zbrodni Holokaustu. Natomiast moje zdanie tutaj w tym zakresie jest takie, że ja myślę, że wywoływanie albo oskarżanie kogokolwiek, kto produkuje taki film, kto tworzy taki scenariusz, kto zajmuje się działalnością artystyczną, no skądinąd szkodliwą z naszego punktu widzenia, ale wywoływanie tego jako sporu sądowego jest kontrproduktywne, bo istnieje przecież bardzo dobrze chroniony standard, po pierwsze, wolności wypowiedzi, i ona może być paskudna, kłamliwa, brzydka, ale w tych zakresach, kiedy chodzi o jak gdyby dobro grupowe, a tym jest ochrona dobrej pamięci o Polsce i Polakach w czasie II wojny światowej, i dodatkowo jeszcze taka działalność, jak o której mówię, korzysta z tego, co się nazywa licencja poetyka, czyli takiej swobody działalności twórczej, no to tutaj może się po prostu bardzo trudne okazać chwycenie kogoś za rękę, powiedzenie, że to jest źle, że to jest jakieś przestępstwo i dodatkowo jeszcze ukaranie go. Natomiast widzę w takich działaniach podejmowanych przez podmioty prywatne, bo to w sumie jest prywatna przecież fundacja, a pewien sens, dlatego że to nagłaśnia sprawę, poniekąd daje po łapach, jest również pewną taką uciążliwością dla takich osób, które produkują tego rodzaju materiały, więc może w tym widziałbym jakiś sens. Natomiast broń Boże, państwo się w to nie powinno angażować, to znaczy państwo z jego jakimiś instytucjami, nie powinno się powoływać jakiejś instytucji państwowej w tym zakresie, która by chodziła po sądach i trochę jak prokuratoria generalna, która chroni interes majątkowy, to żeby ona chroniła tego rodzaju interes taki niemajątkowy. Proszę sobie teraz wyobrazić na przykład, ile państw, czy też może prywatnych podmiotów, ilu państw mogłoby wytoczyć polskim twórcom procesy za na przykład film Jak rozpętano II wojnę światową. No tak, jest wiele innych takich, które pokazują na przykład Niemców jako, nie wiem, chorobliwie wynaturzonych, zdegenerowanych i tym podobne. I nie tylko pewnie Niemców, ale to by było takie otwieranie pewnej praktyki, która jest w sumie niedobra. Natomiast myślę, że takie pokazywanie palcem i mówienie, my mamy z tym problem i chcemy wam dać po łapach, ale w takim ujęciu prywatnym to jest bardzo, bardzo dobra rzecz. Państwo powinno pewnie wspierać taką działalność, na przykład poprzez informowanie, jak można to zrobić. Natomiast wszystkimi tymi wyrokami, które mogą ewentualnie zapaść, ewentualnie, to ja tutaj mówię z dużą dozą niepewności, jest to, że podmioty zwykle są za granicą, tak przeciwko komu się wytacza, którym się wytacza tego rodzaju sprawy. Wyrok zapadnie w Polsce i później powstaje kwestia wykonania tego wyroku i uznania tego wyroku w obcym systemie prawnym, który może nie zrozumieć tego rodzaju naszych wątpliwości czy naszych czułości. To w takim razie jak powinno się korygować wadliwe kody pamięci, jeżeli da się je skorygować?
Da się je skorygować, należy z nimi walczyć, bo one prowadzą do tak zwanej idiomatyzacji tego rodzaju określeń, czyli takiego utrwalenia, po pierwsze, wzorca językowego, że już nikt nie powie inaczej na, nie wiem, obóz koncentracyjny, tylko polski obóz koncentracyjny, więc tego bardzo nie chcemy, a idiomatyzacja polega już na tym, że to już taka zbitka językowa, że już właściwie trudno ją rozerwać. No i druga rzecz, że ona poprzez tę zbitkę, no trwale, jakby mówi nieprawdę jednak o nas, no na Boga, przecież to tak nie powinno być. Natomiast jak się to powinno robić? Powinno się moim zdaniem wejść w ścisły kontakt z takimi twórcami, z takimi podmiotami, które są odpowiedzialne za nadanie tego, powiedzieć, co jest tam problemem, wyedukować poniekąd, wspomnieć o naszej wrażliwości, pokazać im, że oni są zupełnie niewrażliwi na to, bo sądzę, że warto im na to zwrócić uwagę, a i oczekiwać prawidłowej reakcji. I o ile pamiętam, to w odniesieniu do naszych matek i naszych ojców, tutaj sprawa może nie wyglądać tak na pierwszy rzut oka źle, jak by to sugerowało takie nie wejście w ten temat, takie nawet podejście do tego w ten sposób, jak ja to przedstawiłem, dlatego że o ile pamiętam, a historia wyglądała w ten sposób, że w pierwszej edycji tych naszych matek, naszych ojców właśnie występowała taka scena, a potem ona została gruntownie zmieniona, chyba wręcz już jej nie ma, więc sądzę, że sprawa w pewnym zakresie pokazała dobre intencje albo pozytywne intencje twórców niemieckich. Ale być może ten zakres oddziaływania czy siła rażenia jest większa, jeżeli jesteśmy bliżej terenu czy osób, czy podmiotów, które używają wadliwych kodów pamięci. Rozumiem, że różnie z tym idzie na przykład w Stanach Zjednoczonych, gdzie ten termin, który jest wadliwym kodem pamięci, który dotyczy właśnie hitlerowskich obozów koncentracyjnych na ziemiach polskich, często właśnie bywa używany, pomimo protestów Polonii i działalności polskich placówek dyplomatycznych, no właśnie nie przebija, tak? Nie wszędzie przynajmniej. Dlatego, że to jest państwo dużo większe o strukturze stanowej, w której świadomość tego, co było w Europie, jest nikła. To bardzo często się spotyka tam coś, co bardzo uczy pokory nas Polaków, bo my sądzimy, że no, o Polsce to jest niemożliwe, żeby ktoś nie wiedział. Natomiast jak się tam powie, no I'm from Poland, nie? Jestem z Polski, to bardzo często ten człowiek nawet słyszy Holland, albo mówi, ale gdzie to jest, to co ty mówisz, gdzie ten kraj jest. I jak się dopiero powie, ja jestem z Europy, to on mówi, no tak, no już teraz to wiemy, no to w Europie. Oni mają niską świadomość w tym zakresie, ale to nie zwalnia nas od obowiązku edukacji, a poza tym w Stanach Zjednoczonych jest bardzo w sumie system prawny chyba logicznie zbudowany, bo on, broń Boże, nie pozwala na ukaranie kogoś jakąś sankcją, tylko dlatego, że on użył takiego wadliwego kodu pamięci typu ludobójstwo ormiańskie albo właśnie polski obóz koncentracyjny. Natomiast jeżeli mu się zwróci uwagę i powie, słuchaj, ja mam z tym poważny problem, to jest kwestia dosyć obiektywna, bo psuje nam dobrą renomę, nam Polakom. Później jak przychodzą jakieś firmy polskie, no to one się kojarzą z tymi wadliwymi kodami pamięci, chociaż wtórnie, czy nawet jakoś w dalszej perspektywie, ale jednak to jest negatywne. I my prosimy ciebie o zaprzestanie tego. Taka osoba ponownie na przykład czyni tego rodzaju, czy dokonuje takiej użycia tego wadliwego kodu pamięci, i my już za trzecim, załóżmy razem, znowu ponawiamy to nasze żądanie, to już im dłużej ta sprawa trwa, im więcej razy ponawiano użycie wadliwego kodu pamięci mimo naszego protestu, to tym bardziej zbliża się to do takiej możliwości wytoczenia powództwa przeciwko takiej osobie za takie uporczywe stanie na swoim, a za takie uporczywą złośliwość. I ta uporczywa złośliwość jest wtedy karana.
Źdźbłowa ku bliźniego, panie profesorze, a belki we własnym często nie widzimy, bo tak to bardzo jest interesujące, ta metoda, ten sposób korekty wadliwych kodów pamięci, ale zastanawiam się, czy nie powinniśmy zacząć od własnego podwórka, bo przecież mamy wciąż posłów, parlamentarzystów, którzy słyszeli o powstaniu warszawskim, natomiast nie bardzo wiedzą, kiedy wybuchło. Można się pomylić o 50 lat. O, za mało niestety, a nie wystarczy. Mało tego, mamy ministrów, którzy nie bardzo wiedzą, kto mordował Żydów w Kielcach i w Jedwabne. No więc zastanawiam się, czy zanim wyruszymy z szabelką łajać sąsiadów, nie powinniśmy tych naszych wadliwych kodów pamięci skorygować. Znaczy, mi się wydaje, że jest mi bardzo przykro, że jacyś ludzie na eksponowanych stanowiskach i tacy, którzy w ogóle zabierają na ten temat głos, czy mają obowiązek w tym zakresie zabrać głos, oni nie znają historii. No bo to jednak jakby odnaża ich pewną konstrukcję, taką osobistą, która wydaje mi się dosyć jakaś przykra pewnie dla nich, bo ja bym się wstydził na ich miejscu. Natomiast te dwie rzeczy nie powinny być łączone, dlatego że to jest takie trochę łączenie w ten sposób, że my musimy wpierw mieć jakiś tytuł moralny, żeby tutaj jakoś zwalczać wadliwe kody pamięci. A my przecież i tak mamy ten tytuł moralny. Ten tytuł moralny powstał w wyniku historii, która była dla nas przykra. I my mamy zawsze tytuł moralny do występowania o dobrą pamięć ofiar. To w szczególności o to chodzi. Natomiast oczywiście ja widzę w tym pewien problem, dlatego że jeżeli się nie pamięta historii, albo się ją po prostu używa w sposób stricte instrumentalny, czyli krótko mówiąc, pamiętamy o naszych ofiarach, ale tak naprawdę o niczym więcej nie pamiętamy celowo, albo przeinaczamy to, no to w ten sposób tracimy wiarygodność. To ja tego nie kupuję, ale ja myślę, że jak mówimy o wadliwych kodach pamięci, no to większość ludzi w Polsce te podstawowe fakty historyczne ma dobrze ułożone w głowie, pamięta i jest naszą odpowiedzialnością taką międzypokoleniową, żeby tę pamięć przekazywać właściwie następnemu pokoleniu, nawet nie patrzywszy na jakichś polityków, którzy mają problemy z własną edukacją. No ale przekazywanie pamięci, no to też jest... Znaczy, zastanawiam się, czy ta pamięć też nie jest, czasami nie pada ofiarą polityki. Ale że ona bardzo często pada ofiarą polityki. A pierwsza programowa jakby tutaj przeinaczenie pamięci historycznej to miały miejsca w antyku. I to dalekim, bo jak wiemy, bitwa pod Kusz, taka egipska, z historii Egiptu skończyła się klęską Egipcjan, natomiast została przekazana przez aparat propagandowy Egiptu jako zwycięstwo. I dopiero historycy późno stwierdzili, że to musi być właśnie jakieś takie przeinaczenie. Natomiast my mieliśmy również, jeżeli to kogokolwiek interesuje, paść tego rodzaju, my Polacy, tego rodzaju, ofiarą tego rodzaju zabiegów, dlatego że pozostały ślady po myśli Adolfa Hitlera na temat tego, jak będzie, jeżeli zwycięży wojnę, uczyć Polaków ich historii. I on powiedział, my musimy stworzyć nową historię. My opowiemy tym Polakom nową historię, ona będzie inna zupełnie niż oni pamiętają, ale ona będzie według naszego, jak na naszą modu. Ona będzie pokazywać Polaków jako tych niższych, a ten element niemiecki jako taki element cywilizujący, taki, który wprowadzał tutaj na tych terenach światło. Mamy do czynienia z takimi próbami podjęcia jakiejś polityki historycznej, takiej w tym kontekście, wielokrotnie przez różne strony. Natomiast trzeba pamiętać, że... To tak jak z Jezusem, wiecie Państwo, tak się rozmataczyło z tym Jezusem, że już zaczęli z Niego drwić, zaczęli z Niego kpić, bo to wiecie Państwo, jak to jest w rodzinie, że człowiek do człowieka się przyzwyczaja, że potem
lekceważy, potem jak jest w agresji, kłótni, co? Krzyczą, awanturują się, lekceważy. No i tak było z Jezusem Chrystusem, oni się bardzo, za bardzo spoufalili. I to był ten błąd, spoufalili. I to był ten błąd. Gdy nadaje nasze radio, Tok FM, Euro, Concita, Barbie, Baby, Langstrom, Extra. Nie wolno się spoufalać. Bo po co? Tutaj mówi niby dobrze, ale wiecie Państwo, to trzeba uporządkować. Na gruzińską 6, proszę, i sobie uporządkujesz czyściutko w główce, bo ludzie źle rozumieją. Ludzie źle wiedzą. To naukowcy podpowiadają poniekąd pewne propozycje, mówią o tym, co jest wartościowe w danym aspekcie badań, a nie odwrotnie. Wrócimy do naszej rozmowy po informacjach Radia Tok FM. Także widzicie Państwo, dobrze sobie to wszystko jest uporządkować. To wtedy będzie ok. Uporządkować. To wtedy będzie ok. A jak nie będziecie chcieli sobie w głowie pouporządkować, to ta wiedza czasem jest duża. Ta wiedza czasem jest logiczna, potrzebna, dobra wiedza. Ale człowiek czasem mówi się, że ma nie po kolei w głowie. Czyli tę wiedzę, którą ma, to ma nie po kolei w głowie. Różne były filozofie, które mówiły, że im więcej, tym lepiej. A to okazało się, że im więcej wiedzy, to niekoniecznie lepiej. Ten stary dziad tu łazi ciągle, co tu mieszka na bloku jeden i drugi. Łazi, siwy łeb i czarny. I ta Litka mówiła, że to jakieś były komuchy. I łazi, ma wysoką rentę. I tak sobie łazi, kupuje. A ludzie nie mają co do garka włożyć, proszę Państwa. A stary dziad łazi i kupuje. I łazi i ocenia ciebie. I gapi się. To jest coś obrzydliwego, że teraz ta linia mysia, nie wiem czy do końca zwalczy, da sobie z tym radę, ale już dużo zrobili, bo siedzą na ciepłych posadkach, nakradli, miliardy wykradli, renty mają duże i teraz co będzie dalej, proszę Państwa, gdy nadaje nasze radio. Radio Concita, Tok FM, Euro Concita, Barbie, Baby, Langstrom, Extra. Tutaj omawiamy bardzo ciekawe rzeczy. Mówimy tutaj o wiedzy, którą ludzie mają, którą trzeba uporządkować, ale my mówimy tutaj o takich rzeczach, o czym człowiek nie miał zielonego pojęcia. Radio Tok FM, Euro, Concita, Barbie, Baby, Langstrom, Extra. Radio Tok FM, pierwsze radio. Informacje TOK FM. 11.41, Michał Poklękowski, zapraszam. Prezydent, premier, ministrowie, wiceministrowie, posłowie i senatorowie dostaną podwyżki. Projekt ustawy w tej sprawie trafił wieczorem do Sejmu i zostanie przegłosowany najprawdopodobniej jeszcze na tym posiedzeniu. Łukasz Schreiber z PiS-u wyjaśnia, że głównym powodem zwiększenia płacy są problemy w zatrudnieniu wiceministrów. Mamy sytuację, w której wiceministrowie nie chcą raz za te pieniądze pracować, bo i tak się zdarza, ale co jest także w pewnym sensie patologiczną sytuacją, zarabiają mniej albo dużo mniej od ludzi, których pracę nadzorują. Pensje dostaną także obecna pierwsza dama i wszystkie poprzednie małżonki prezydentów. Przepisy miałyby wejść w życie 1 września. Do tematu wrócimy w południowych informacjach Radia Tok FM. Sąd Najwyższy na Filipinach oczyścił byłą prezydent kraju Gloria Arroyo z zarzutu defraudacji państwowych pieniędzy w czasie, kiedy sprawowała urząd i nakazał jej natychmiastowe wypuszczenie po 5 latach spędzonych w areszcie w szpitalu. Byłej szefowej państwa zarzucono przywłaszczenie z Państwowego Funduszu Dobroczynnego niemal 8 milionów dolarów. Przywłaszczenie. Autokar z chińskimi turystami zapalił się na autostradzie w pobliżu stolicy Tajwanu, Tajpej. Jak informują lokalne media, zginęło 26 osób, w tym 3 dzieci. Na miejsce wypadku przyjechało aż 13 wozów straży pożarnej. Dziennik China Times informuje, że pożar był tak gwałtowny, że z płonącego autokaru nikomu nie udało się wydostać. Słuchasz informacji TOK FM. Piłkarze Legii Warszawa nie wygrali jeszcze w tym sezonie oficjalnego meczu. Dziś o 20.45 mistrzowie Polski rozegrają kolejne spotkanie. Tym razem w drugiej rundzie eliminacji do Ligi Mistrzów. O szczegółach Kamil Gapiński. 3 mecze 0 zwycięstw to kiepski bilans stołecznych w obecnych rozgrywkach. Legia przegrała w Superpucharze Polski z Lechem Poznań, a także dwukrotnie remisowała z Jagiellonią Białystok i z rymińskim Mostarem. To właśnie mistrz Bośni i Hercegowiny będzie dziś rywalem Warszawian.
pierwszym meczu toczonym w bałkańskim upale padł wynik 1-1. Teraz Legia potrzebuje przekonującego zwycięstwa, które zapewni jej awans do trzeciej rundy eliminacji do Champions League. W składzie gospodarzy powinien pojawić się już jeden z bohaterów reprezentacji na Euro, czyli Michał Pazdan. Z takim obrońcą defensywa warszawian będzie dużo szczelniejsza niż przed tygodniem. Jeżeli mistrzowie Polski dołożą do tego skuteczną grę w ataku, to powinni spokojnie poradzić sobie z bośniakami. Kamil Gapiński, TOK FM. Teraz to wszystko, kolejne informacje w Radiu TOK FM o 12:00. Zapraszam. Pogoda. Dziś pochmurno w większości regionów, najwięcej rozpogodzeń na zachodzie kraju. Wszędzie może przelotnie popadać. Na termometrach maksymalnie od 17 do 23 stopni. 20 w Katowicach, w Krakowie, w Łodzi, Lublinie i Toruniu. 21 w Warszawie, 22 stopnie we Wrocławiu i Szczecinie. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Program Owczarek. Łączymy się ze studiem w Poznaniu. Tam jest profesor Artur Nowak-Far, Szkoła Główna Handlowa, był wiceminister spraw zagranicznych. Rozmawiamy o wadliwych kodach pamięci. Zastanawiam się, na ile te wadliwe kody pamięci są zakorzenione. Kiedy prezydent Obama użył właśnie tego wadliwego kodu pamięci, mówiąc o polskich obozach koncentracyjnych, to pojawiło się wiele artykułów w prasie niemieckiej, w internecie, i internauci także komentowali to. Zastanawiam się, czy te komentarze pokazywały, że wiedzą, o co chodzi, czy wiedzą, dlaczego ta kwestia była, czy jest tak ważna dla Polaków, czy znają historię na tyle, żeby oceniać, no właśnie, że mamy do czynienia z wadliwym kodem pamięci, a nie z próbą rewizji historii. Tak, to pan redaktor wspomniał o jednej z najbardziej fascynujących historii dotyczących wadliwych kodów pamięci i tego, jak reagują niemieccy internauci, bo ta kwestia została przebadana przez panią profesor Jas Jazukiewicz z Uniwersytetu Warszawskiego bardzo dokładnie i właśnie ona... Jas Koziarkiewicz, przepraszam. I ona... Wadliwy kod pamięci. Tak, ona badała reakcję właśnie Niemców, internautów niemieckich na tę wypowiedź Obamy. Okazało się, że oni są wielkim takim sprzymierzeńcem tutaj tej sprawy polskiej, dlatego że po pierwsze znają historię, po drugie wiedzą o tym, że jest to nieprawdziwe określenie i po trzecie bardzo żywo reagują w internecie na tego rodzaju użycia wadliwych kodów pamięci, zwłaszcza przez osoby eksponowane. Wywołało to ich olbrzymią jakąś reakcję, to jest po pierwsze, więc nastąpiła taka zmiana ilościowa w zakresie w ogóle wyszukiwania tego określenia o polskich obozach koncentracyjnych, a po drugie wystąpiła również bardzo żywa dyskusja. Oni stworzyli fora, wykorzystali istniejące fora dyskusyjne, żeby omówić ten temat i ten temat był zwykle omawiany tak, jakbyśmy sobie tego wręcz modelowo życzyli. Oni uważali, że pan prezydent Obama nie powinien był użyć tego rodzaju wadliwego kodu pamięci. Uważali, że to jest sprzeniewierzenie prawdzie historycznej, to może zabolić Polaków i tym podobne argumenty padały. Więc okazało się, że internet po pierwsze nie jest jakimś rozsadowiskiem plugastwa, co bardzo często, jak czytamy polskie fora internetowe, to jednak konstatacja akurat musi być odwrotna, że to jest jakieś plugawe dosyć miejsce. I drugie, że jest to również świetne forum, w którym ludzie ucierają swoje poglądy i również wymieniają się rzetelną wiedzą historyczną. Bardzo to było budujące i wynik tego badania był niezmiernie, nadzwyczaj zaskakujący. Wspomniał pan o naprawianiu czy walczeniu z wadliwymi kodami pamięci. Jeszcze no właśnie wspomnę to, co pan mówił w odniesieniu do wypowiedzi
pani minister w sprawie mordów w Jedwabnem, w Kielcach, pogromów. Z jednej strony, mówiąc o wadliwych kodach pamięci, mówił pan, chodzi o to, aby przywrócić pamięć o ofiarach, czyli uczcić pamięć o ofiarach, a tutaj mamy do czynienia z brakiem edukacji. No ale i jedno i drugie. Rozumiem, że pomyłka co do daty wybuchu powstania warszawskiego, no to jest po prostu niedouczenie, tak? No ale tutaj, kiedy nie wiemy, czy nie, w telewizji mówimy, przepraszam, no ale to ktoś inny odpowiada za śmierć tych ludzi, no czyż nie jest jednak właśnie odebraniem prawa do dobrej pamięci? Ależ jest. Ja dlatego nie biorę tego zupełnie w obronę. Uważam, że jest to niewłaściwe, że moralne jest tylko i wyłącznie stanie po stronie ofiar, niewinnych ofiar. I nie ma żadnego interesu, który by usprawiedliwiał tego rodzaju niepamięć. Jeżeli tej niepamięci nie ma, trzeba wziąć książkę z półki, a zobaczyć, jaka jest prawda historyczna. Jeżeli się ma wątpliwości co do takiej prawdy historycznej, trzeba zobaczyć drugą książkę, trzeba zobaczyć również pewnie jakieś źródła pisane, być może są przedrukowane, a są przecież protokoły.